Zawody organizowane przez Justyna polecam wszystkim. Jeszcze raz dzięki, bo jako pierwszy Justyn z organizatorów zafundował biedzie enduro start w zawodach. Docenił kilkuletnie montowanie, nagrywanie, jeżdżenie po zawodach i siedzenie po nocach, żeby przygotować dla Was relacje z najpiękniejszego sportu motorowego, jakim jest enduro. Docenił mój wysiłek i wpisowe miałem za darmo. Naprawdę bardzo fajny gest. Ale piękne popołudnie. Emocje po zawodach u Justyna już opadły. Trzeba rozruszać zakwasy, trochę potrenować, pojeździć. Nie założyłem osłony na dyfuzor. Zaraz to zrobię, szkoda dnia. Zaraz słońce zajdzie, a jeszcze chcę trochę skorzystać. Pięknie wygląda bez tej osłony. Straty po zawodach niewielkie. Złamany ten plastik. No i ten listek odleciał, złamał się całkiem. A tak poza tym to nic. Jestem bardzo zadowolony z Husqvarny. Nasz debiut w zawodach, ale jedzie się na niej naprawdę wyśmienicie. Bez porównania z krosówką. Tak jak większość z Was pisała, jak kupię enduro, to się zakocham ponownie. No i naprawdę tak jest. Jestem zachwycony tym motocyklem. Ze startu w zawodach też jestem bardzo zadowolony. Pomimo, że przed zawodami na Husqvarnie, bo to świeży zakup, zrobiłem tylko 3 motogodziny, to udało się wywalczyć 10. pozycję w klasie S1 na 39 startujących. Z tej samej linii startowała także klasa S2 i też sporo zawodników z tej klasy udało się objechać, więc bardzo dobry debiut, ale dużo rzeczy do poprawienia, trenować trzeba. Nie tylko jazdę na motocyklu, ale także wytrzymałość, bo miałem tam takie dwa momenty kryzysowe, jak motocykl mi się na podjeździe przewrócił, musiałem kierownicą oczywiście w dół, musiałem go obrócić, szarpać się z nim, zjechać na dół z powrotem i jechać dalej. To w tym momencie spuchłem, mocno spuchłem. Motywację złapałem jeszcze większą niż miałem do tej pory i lecimy z treningami i jazdą na motocyklu, ale także kondycją fizyczną, bo 1 maja kolejna pierwsza runda Ipon Cross Country Series, czyli kolejne zawody cross country 1 maja w Opolu, więc jeszcze trochę czasu jest, w zasadzie to niedużo, a jest sporo rzeczy, nad którymi trzeba popracować. Dopiero co skończyłem ją myć, ale zobaczcie, jaki tam jest piękny wąwóz. Woda stoi. No trudno, umyję jeszcze raz. Praca sprzęgła w Husqvarnie jest nieporównywalna do Yamahy YZ250. To jest dosłownie niebo a ziemia. Tak się przyjemnie jedzie i manewruje, pracuje tym sprzęgłem. Coś pięknego. Tam na początku wyścigu jeszcze jak musiałem wypychać ten motocykl spod takiego drzewa, jeszcze mi weszło pomiędzy błotnik a koło. Zawodnik mnie na pierwszym podjeździe przyblokował. Ale to każdy miał takie problemy. Później to wszystko się już rozjechała cała stawka po całym torze i jechało się znacznie przyjemniej. Tak po 30 minutach ręka całkowicie puściła i jechało się wspaniale. Nie było okrążenia zapoznawczego i może też wydaje mi się, że za słabo się rozgrzałem i dlatego ta ręka na początku mi się spięła, bo jakoś szczególnie się nie stresowałem. W najbliższym czasie na pewno muszę się zainteresować rozrusznikiem, bo nie kręci, nie jest w stanie, znaczy kręci, ale nie mogę go odpalić z rozrusznika. Zobaczę, jeszcze mam drugi w częściach, może z dwóch poskładam jeden, zobaczę, doczytam, o co tam chodzi, bo wiem, że to jest część wadliwa w tych modelach, ale muszę to zrobić, bo kopka względem rozrusznika na starcie w zawodach pokazała, że no z tego rozrusznika jednak łatwiej wystartować. Wciśnięte sprzęgło, dwójka wbita, rozrusznik pyk i szybko. Ja musiałem za pierwszym razem mi nie odpaliła i za drugim szybko kopnąć. No i już kilku zawodników odjechało. Więc to taki detal. Wiadomo, że jest, można wystartować z kopki dobrze, ale skoro jest rozrusznik, ma pomagać, to trzeba go zrobić.